Witam serdecznie, pokażę jak przygotować paprykę marynowaną na zimę. Do przygotowania będziemy potrzebowali 2,5 kg papryki, na zalewę 1,5 litra wody, 300 ml od 110%, 300 g cukru, 2 łyżeczki soli, 2 ząbki czosnku oraz przyprawy jakie użyję, proporcje podaję na 1-litrowy słoik. 5 ziarenek pieprzu ziarnistego, 1 listek laurowy, 5 ziarenek ziela angielskiego, pół łyżeczki gorczycy, 1 łyżkę oleju. Najpierw przygotuję paprykę. Umytą paprykę przekrawam wzdłuż na pół, oczyszczam z gniazd nasiennych i białych błonek. Paprykę możemy pokroić w ósemki. Lub paseczki. Do wcześniej wyparzonych i osuszonych słoików daję przyprawy 1 listek laurowy, dużą szczyptę gorczycy, 5 ziarenek ziela angielskiego, 5 ziarenek pieprzu. Do mniejszych słoików daję mniej przypraw, na przykład po 4 ziarenka pieprzu i ziela angielskiego. Pokrojoną paprykę układam ściśle w słoikach, pozostawiając około 2 cm luzu od wieczka. Paprykę mam już ułożoną, teraz przygotuję zalewę. Do garnka daję wszystkie składniki zalewy, czosnek rozgniatam i daję do garnka. Garnek stawiam na gazie i zagotowuję zalewę. Z ugotowanej zalewy wyjmuję czosnek i gorącą zalewą zalewam słoiki. I zalewam paprykę w słoikach, tak żeby była przykryta. Na górę każdego słoika daję dużą łyżkę oleju. Brzeg słoika dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczka. Tak przygotowane słoiki będę pasteryzowała. Wstawiam je do garnka wyłożonego ściereczką. Oddzielam między sobą ściereczką tak, żeby się nie stykały i zalewam do 3/4 wysokości słoika letnią wodą. Garnek stawiam na gazie. Gdy woda delikatnie zaczyna się gotować, zmniejszam płomień i pasteryzuję około 10 minut. Następnie wyjmuję i układam na ściereczce do góry dnem i pozostawiam do wystygnięcia. Papryka marynowana jest gotowa. Życzę udanych przetworów i smacznego.